Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj coś nowego. O baterii, ale coś nowego, bo jeszcze takiej baterii u mnie nie było. Także zaczynamy. Halo, przepraszam. Co to jest znowu za rozruby? Co chwilę jakieś zmiany. Ale dobra, słuchajcie. Takiej jeszcze nie było. Tutaj jest bateria Wattcycle. Jak zwał, tak zwał. 12V, 100 Ah. Niby normalna bateria z tych 100 Ah, 12V. Trochę tutaj już tego jest. Ale to jest, słuchajcie, wersja mini. A w dodatku jeszcze z Bluetoothem Smart Edition. I tutaj mamy taką aplikację. I powiem wam, pierwszy raz mam, że tak powiem, fabryczną aplikację z podglądem ogniw. Nie trzeba jakiejś innej dobierać, tylko producent się postarał, żeby był podgląd każdego ogniwa osobno. I to mi się, słuchajcie, bardzo podoba. Także standardowo 12V, 100 Ah, czyli z takiej baterii, słuchajcie, możemy sobie wyciągnąć 100 Ah, ładować najlepiej tym prądem 20 Ah, czyli 0,2C albo 0,5C, czyli 50 Ah, tak jak producent zaleca. Dalej, tutaj mamy, do ilu można ładować, czyli 14,6, 14,8, tak jak pozwalają mniej więcej ładowarki. Niby 6000 cykli, ale z tymi cyklami to wiecie jak to jest. Tu w laboratorium, tu tam, to siam. Ja mówię, jakby nawet 3000 cykli miało, to ponad 10 lat taka bateria będzie chodzić, a wtedy już dawno technologia się pewnie zmieni albo coś innego. Także lecimy z tematem dalej. Co to takiego jest? I tak, mam przygotowany... A, nie. Kolejna ciekawostka, zobaczcie, pierwszy raz dostałem dwa zestawy śrub, ale już nieraz był za dwa zestawy śrub, zobaczcie, różnej wysokości. I to mi się, słuchajcie, podoba, bo nieraz są złącza takie, a nieraz są złącza, słuchajcie, takie grube, albo jakieś podwójne są. I co wtedy? I wtedy trzeba kombinować, bo jak jest ta króciutka, to jest ok. Przeważnie są te długie. Ale jak są długie, to w mostek jest na tyle, tak powiem, płytki, że nie wkręcicie tej długiej do końca, trzeba dawać drugą podkładkę. A tutaj są dwa zestawy, także na dwie różne sytuacje i to mi się, słuchajcie, bardzo podoba. Także już dwie rzeczy na plus. Trzeci plus jest tutaj. Także teraz, mając tutaj, już moment, miareczkę i mając tutaj pod nosem baterię też 100 Ah, to zobaczymy, jakie są różnice. O ile ta jest mniejsza. I tak, lecimy wysokość. Tutaj mamy 20, no 1 cm, zaliczmy mu. Tutaj są wszystkie takie same. Tutaj jest 21,5. Szerokości tu w korpusie mamy 21,5. A tutaj szerokości, słuchajcie, mamy. A tutaj szerokości nie wiem ile mamy, bo za mało sobie metra wyciągnę. Jeszcze raz, jak to było? Tutaj mamy 33, a tutaj mamy 21, zobaczcie, ponad 10 cm. I ostatnie, cyk, 13 i tutaj mamy 17. Także no, powiem wam, sporo mniej, naprawdę sporo mniej. Ja tutaj wziął jeszcze na upartego, a trochę swoje masz jednak. I po 4 jakby nie było. Zobaczcie, tutaj tyle wystaje. A tutaj no trochę mniej będzie. Ja tak trochę waży. O, tyle. Jest ok. 9 kg. Gdzieś tu nawet waga była. Ile to kilogramów waży? Była czy nie była? Gdzieś widziałem, ale nie pamiętam. Ogólnie wszystkie parametry, które was kompletnie interesują, będą w opisie filmu na stronie producenta, także tam sobie można bezpośrednio, bez problemu. I słuchajcie, lecimy dalej teraz z tą aplikacją, z tym no, Bluetoothem połączeniem. I tu mamy tak. Procenty mamy, ile jest procent naładowana, także no, przeważnie na 60 przyjeżdżają, tam na mniej nie jest naładowana. Ale ok, podładujemy, albo coś tu jest źle liczone, a raczej źle liczone nie może być. Tutaj mamy ładowanie, wyłączanie, włączanie, co zaraz przetestujemy, bo akurat mam tu ładowarkę pod nosem, bo później i tak będą testy. Tu mam załączenie, wyłączenie rozładowania.
Tutaj mamy ampery, czyli moc, woltaż, moc w watach wchodząca cykle. Tutaj mamy temperaturę, tu niby zewnętrzna, jakaś średnia. Tu jest chyba pomiędzy tymi ogniwami, nie wiem, powiem wam, nawet z tłumaczeń nie szło wyjść. I tutaj mamy wolty, czyli mamy maksymalne, minimalne, średni i delta, tak zwane delta, czyli jaki rozjazd jest między tymi czterema ogniwami. Także słuchajcie, zapinam tutaj ładowareczkę i zrobimy od razu teścik załączenia, wyłączenia ładowania. Ja tu się za testy mam brać, a tutaj ryk. Zobaczcie, nie ma sieci. Także dom leci teraz na off-gridzie, że tak powiem. Na tym magazynie, o, sobie leci cały dom. Dobrze, sobie zostawiłem większy zapas, także tutaj mam około 10 kWh na durne oświetlenie. Od biedy mogę jeszcze kopciucha odpalić, bo pompy ciepło stanęły. I na pompki obiegowe całą resztę będę miał. No i tyle, no wszystko padło. Tutaj fallout, bo ten magazyn jest rozładowany, on sobie miga. Wszystko padło, bo tutaj podświetlenie mi nie świeci. Także co? Śniegu napadało mokrego i mi się wydaje, że jakaś gałąź mogła się złamać i pierdzielnęła na linię. Także ja sobie na razie jeszcze na spokojnie z godzinę poczekam, jak nie, no to odpalam w piecu, bo ja tutaj się nie będę, że tak powiem, bujał, nie? Dobra, lecimy z tematem dalej. Dobra, prądu nie ma, ale teraz mogę zrobić, także ładowarka podpięta, leci na baterię, jak widzicie 20 A, 260 W leci. Tutaj się zaczyna coś ogólnie dziać i gociach tutaj, o, charging wyłączony, pyk. Wyłączyła się elegancko z aplikacji, możemy sobie elegancko wyłączyć. Później z powrotem cyk. No tutaj powiem wam, chwilę to potrwa, ale poczekamy. Ile to potrwa, raczej niedługo. Czy to ruszy, czy nie ruszy. My w drugą stronę chyba pomyśleć musi. To cały, tutaj cały czas widzi, że jest niby naładowane, niby odcięte. Także czekam. Ostatnio się bawiłem, to mi ruszyło z powrotem, a teraz ruszy czy nie ruszy? Chyba trzeba wypiąć i wpiąć jeszcze raz, bo ładowarka cały czas widzi, że chyba jest naładowany. O, tutaj mamy włączenie, wyłączenie, rozładowanie. Z rozładowaniem pewnie mniejszy problem będzie. Z ładowaniem widzę, że no ładowarce to nie pasuje. No okej. Poczekam jeszcze chwilę. Za chwilę, o, lampkę byłem jeszcze zobaczyć, może mi bezpiecznikiem wybiło. Ale nie, bezpiecznikiem mi nie wybiło. O, wyłącz. Kurde, mryga. 15 opcji. By tym bezpiecznikiem nie wybiło. I na razie, no zobaczymy. A nie, to idę rozpalać. Ja tu nie będę w domu marz, nie? No jak masz pompę ciepłe, to dupa. Kombinujesz, bo prądu nie ma, nie? No niestety tak to jest. A tutaj trzeba kombinować, a tu powiem wam, przedtem zadziałało, dlaczego nie? No wyłączyłem. Okej. Dobra, jest połączenie, chyba wszystko jest, nie? Sukces, sukces, okej, załączone. Pewnie ładowarka po prostu. Taki ma tryb i koniec. MPPT pewnie by to jakoś inaczej widziało i by próbowało. No nie, bo akumulator, bateria musi udostępnić. No spróbujmy wypiąć i wpiąć, jak to wygląda. Wypinam, pyk. Zgasło. Zgasło. Ok. Wpinamy z powrotem. No i teraz jedź. Teraz jedzie, elegancko ładuje. No i jeszcze raz ta sama sytuacja, tylko troszeczkę go dłużej przytrzymamy. Odpięło, ok, dobra. I z powrotem pyk. Pójdzie czy nie pójdzie? No powiem wam, ja pierwszy raz z czymś takim tu mam do czynienia, także testuję. No drugą stronę widać, że trzeba ręcznie. Może z drugiej strony to i dobre, bo jak wyłączymy, to później, żeby sprawdzić, czy coś się nie stało. No i nie załączyć. Nie załączy, to się nie załączy. Ja go na siłę nie będę męczył. Także powiem wam, no jestem bardzo ciekaw. Testy pojemności oczywiście. Tablica tutaj już czeka.
pomału zaczyna brakować miejsca, ale to nie problem. Dołożę się, słuchajcie, następne i następną kartkę i będzie się dopisywało, to żaden problem. A tutaj w mojej sytuacji jeszcze, jak nie ma, że tak powiem, prądu, no to na takie kombinowanie od biedy, żeby było w domu cały czas oświetlenie, to mogę jeszcze z tej baterii energię wyciągnąć, dwunastki, jeszcze drugą luźną, bo tutaj przetwornica leży i mogę to ładować w ten magazyn i później to przez wszystko przepychać. Powerbanki też są do pełna naładowane. Bateria też jest na 60% naładowana, także tutaj jest jeszcze około 6 kWh. To nie ma, powiem o strachu. Także tyle. Lecimy z tematem dalej. W opisie wszystko, co Was interesuje. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności i trzymajcie się ciepło.